Serwus, i to będzie dobry wszystki, bardzo gorący, bardzo też. Ja jestem Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, część dalsza tworzenia ekipy Palionowa w Simsach. Także, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie. I w poprzednim odcinku stworzyłam Dave'a, stworzyłam również Tościka, a w dzisiejszym filmie tworzymy mnie oraz Paliona. I zaczniemy sobie od Paliona, słuchajcie, zaczniemy sobie od Paliona. Także piszemy tutaj Palion zielony. Okej, tak to zrobimy. I tak, musimy mu oczywiście dać jakiś hud. Okej. Nie, no dobra, Palion jest taki bardzo, jak to się nazywa, wesoły i w ogóle, także dodamy mu. Wybierz aspirację, popularność czy fortuna? Dobra, damy mu fortunę, słuchajcie, damy mu fortunę. Panna Włościach. Ten sim chce posiadać największy, najsmieniejszy dom. Mieć udaną karierę zawodową. Damy karierę zawodową, to jest tak, to będzie to. I tak, damy mu aktywny, damy również kreatywny. I jeszcze musimy dać mu jedną, jakąś. Uwielbia naturę, żądny przygód, dobry. Damy, albo kumpel, o, kumpel. Okej, Palion. I tak, tutaj oczywiście lecimy z grubej rury. Lecimy z grubej rury i tak. Twarz. Kolor twarzy. Ja myślę, że to jest idealny kolor twarzy, dobra. Super. Twarz. Musimy teraz samą twarz ogarnąć. Paweł ma takie chyba gęste brwi, z tego co pamiętam. Oczy ma chyba brązowe. Troszeczkę musimy tutaj te kości policzkowe zmniejszyć. No nie do końca pamiętam, jaki ma. Powiedzmy coś takiego. Troszeczkę mu wysuniemy tą. Okej, tak to zrobimy. Dobra. Oki. Włosy. Włosy ma brązowe, chociaż one podchodzą pod takie czarne, ale damy mu coś takiego. O, chyba takie ma. Teraz musimy znaleźć fryzurę dla niego idealną. I to jest, czy to jest palionowe? Czy to jest palionowe? To na pewno nie. Zdecydowanie, słuchajcie, nie. Zdecydowanie to nie jest to. To jest taki chyba najbardziej Palion, chociaż nie, to jest bardziej Filip. To nie jest Palion. Tutaj trzeba to zmienić. O, to jest taki Palion chyba teraz, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest taki Palion. Dobra, słuchajcie, okej, mamy zrobioną twarz, powiedzmy. Powiedzmy, że twarz. To on ma takie, czekajcie, kości policzkowe troszeczkę większe, takie bardziej widać. Okej, uszka ma małe. Dobra, ja myślę, że zrobiliśmy dobrego Paliona. I teraz, słuchajcie, musimy ściągnąć na chwilę wszystko. Sorry, Paweł. I tak, oczywiście, Paweł tutaj trenuje, więc trzeba go tutaj masę zrobić. Dobra, troszeczkę więcej tego. Masy, trochę więcej mięśni. Okej, myślę, że to jest dobry Paweł. On ma szerokie ramiona. Dobra, jest wszystko, wszystko się zgadza. I teraz trzeba go jakoś ubrać, słuchajcie. Tym razem szybciej nam to idzie. Ja myślę, że jestem mistrzem po prostu już robienia w Simsach ludzi. To wygląda jak Hulk, by the way. Paweł wygląda jak Hulk. To wygląda nie jak on. Oczy mi się podobają. Jego oczy to nie są oczy Pawła. On ma duże oczy. Chyba. Ja się okazuje, że ja nie pamiętam. To zdecydowanie nie są oczy Pawła. Jakby ja tutaj się okazuje, że ja totalnie nie wiem, jak wyglądają moi znajomi. Przepraszam, nie chciałam tak. No powiem wam, że nie wiem, czy to jest okej. Małe są coś te oczy. Musimy je tak troszeczkę okej. Coś w tym stylu. No to ani trochę nie wygląda jak Palion. Ale dobra. Nieważne. Ubierzmy go. Musimy go ubrać, także weźmy, dajmy mu byle co. Okej, niech będzie. I teraz tak, no jak wchodzi Palion ubrany... Ja mam pomysł świetny na to, jak biorę Paliona, więc tak, lecimy oczywiście z koszulą. Czekajcie, czarna koszula, myślę, że to jest to. Jakieś spodnie też czarne, ubierzemy mu, okej, i mamy to. Oczywiście pasek jest taki troszeczkę ubogi, że tak powiem, ale dobra, mam nadzieję, że to będziemy mogli zmienić w dodatkach. I teraz, słuchajcie, lecimy z dodatkami, więc tak, to jest... Czemu tego nie widać? No nie, on musi mieć coś krótkiego w takim razie, bo powinien tą koszulę. O nie, to zdecydowanie nie jest to. A może polo takie? Bierzemy go w polo? Czy on taki chodzi ubrany? W sumie on ma jakieś chyba polo. Nie wiem, czy tak może być. Czy ja wiem, czy to wygląda dobrze, czy to wygląda palionowo? No powiedzmy, że tak. Bo nic innego mi tutaj nie pasuje na Pawła, ale chciałbym, żeby było widać ten, tutaj te, wiecie, zegarki i tak dalej, to wszystko to, co on ma. Więc no dobra, słuchajcie, walniemy mu tutaj pierścień, superancko. Buty w ogóle musimy mu zaraz zmienić, ale to się zrobi zaraz. Czemu nie może mieć naszyjnika? Leginsy, skarpety. Czekajcie, wywalimy to. Bransolety, rękawiczki, pierścionki, leginsy. No kurde, ja chciałam mu zrobić naszyjnik, takiego chaina dobrego. W ogóle ja wiem, że tutaj mogę mu zmieniać te wszystkie.
ale jakby mi się tego nigdy nie chce po prostu robić, co nie? Także no. Dobra, w każdym razie zmienimy mu teraz buty. No i buty też, to musi być pełna profeska. Czekajcie, czy są tutaj Balenciagi na przykład? Ale chyba nie widzę. Dobra, może takie buty. Dobra, nie, zdecydowanie nie. Nic to nie wygląda nawet jak Balenciagi za bardzo albo coś. Także ciężko będzie coś takiego, nie, to mi się nie podoba, coś w tym stylu, okej. Okay. To wygląda całkiem cool. Ja myślę, że to wygląda cool. To jest nasz palion. To jest idealny palion, to jest palion idealny po prostu. Czy wy to widzicie? No palion, po prostu palion, nie no dobra, ale tak samo jak sobie to... Zmień mu tą karnację na normalną. Paweł jest murzynem. Okej, okay. Więc Paweł wygląda w ten sposób. I mamy, słuchajcie, zrobionego paliona. Pięknie, słuchajcie. I teraz czas na ostatnią kluczową osobą oczywiście. No i proszę, słuchajcie, teraz trzeba nazwać Milki, Milka Czyna. Okej, okay, to jest to. Więc, mamy perfekt. Oczywiście ja normalnie chodzę, więc ja sobie tak ustawię się, że normalnie. Więc tak, teraz lecimy, słuchajcie, z aspiracjami. Dewiacja, fortuna, jedzenie, miłość, lokalizacja, kreatywność, natura. No ja dam sobie, słuchajcie, wiedza. Ja dam sobie wiedzę. Okej, okay, i damy wielu dobrych rzeczy naraz. Oczytana, dobra, oczytana, damy, że jestem oczytana, tak? To są moje marzenia, słuchajcie, moje marzenia, które nie chcą wydać. Dobra, więc tak, jestem oczywiście geniuszem. Okej, okay. Miłościczka muzyki, to jest to. I damy jeszcze ambitna. Idealnie, dobra, więc teraz tak, robimy siebie, to jest śmieszna sprawa, ale damy radę, więc, ja nie chcę oczy, ja chcę, mogę najpierw twarz, czy mogę twarz jakoś, jak się, aha, tutaj się przejdę twarz, dobra, sorry, jeszcze nie ogarniam, okej, okay, ja jestem dosyć blada, myślę, że nawet taka, w tym momencie, teoretycznie można powiedzieć, że mam takie włosy, ale ja sobie zrobię, czemu ja mam takie, jakieś dziwne, nie chcę mieć takich, ja chcę mieć normalne włosy. Okej, okay, dobra. Wow, ale zarąbiste włosy. Jaki kolor, to sobie, to jest mój dream color, naprawdę. Dobra, ale jestem blondynką na razie, więc takie musimy zostawić. Dobra, ale wracając do twarzy, słuchajcie, wracamy do twarzy. Twarze, no jeżeli chodzi o moją twarz, to jak ja wyglądam, jakby... O, ja mogę się tutaj patrzeć na siebie. Mam, nie wiem, kurde, ja nie umiem, no siebie stworzyć, to jest mega ciężko w Simsach. Taki mam większy chyba nos i taki do góry, powiedzmy, trochę. Okej. Okay. Troszeczkę mam wysuniętą tutaj brodę. Okej. Okay. Taki sposób. Dobra, jestem chuda na twarzy, chociaż... Dobra, powiedzmy, że jest dobrze. Mam trochę większe czoło. I teraz tak, usta, w sumie usta to się dobrze... Nie, ja mam duże usta. W miarę duże usta. Dobra, coś takiego powiedzmy. Oczy mam oczywiście niebieskie. Oki i brwi zdecydowanie mam inne. Brwi trzeba w ogóle naprawić, słuchajcie. Brwi mam takie, powiedzmy, tylko że ja mam ciemne brwi. Ja mam ciemne, o wiele, wiele bardziej brwi niż włosy. Okej, coś takiego myślę, że jest. To chyba nie wygląda jak ja. To wygląda śmiesznie. To wygląda po prostu jakbym była jakaś, nie wiem. Nie wiem, nie podoba mi się to w ogóle. Ani trochę mi się nie podoba, ale powiedzmy, że to jestem ja. I teraz tak, włosy trzeba oczywiście ogarnąć. Ulala, no tak, bardzo ładnie, słuchajcie. Dobra, takie włosy, nie no, ja mam taką grzywkę tutaj, ogólnie nie widać za bardzo, ale jakby mam. Musi mi troszeczkę podrosnąć. Czy mogła w niej chodzić normalnie, ale to nie jest taka grzywka. Takie włosy też takich nie mam. Kurde, czy są jakieś normalne włosy? Tak, to też nie wyglądam. To chyba też nie ja. No to jest takie najbardziej podobne chyba do mnie, to mi się wydaje. Nie ma tutaj nic innego. Dobra, zostawiamy takie włosy, słuchajcie. Ja tak wyglądam. To jestem ja, okej. Okay. I teraz, słuchajcie, jazda z tematem. Oczywiście musimy się tutaj rozebrać troszeczkę. Dobra, nie mam takiego wcięcia w talii, niestety. I wish, także ja jestem takie trochę klockiem, więc tutaj trzeba to pozmieniać wszystko. Okej, okay, to też trzeba zdecydowanie zmniejszyć. Niestety. Mam duże ramiona dosyć, tak mi się wydaje. Oczywiście jestem umięśniona. Tak, ja jestem umięśniona, także trzeba tutaj popracować. Jestem chuda też, bardzo chuda. Także to trzeba zmniejszyć, okej, okay, i jest dobrze. Więc teraz tak, zakładam coś, żeby nie było, byle jakie, słuchajcie, ciuszki. Okej, okay, super outfit! Ale teraz tak, musimy mnie ubrać, słuchajcie, jakoś. Nie wiem w sumie jak, ale jakoś trzeba mnie ubrać. Nie wiem jak, słuchajcie, nie mam pojęcia bladego w sumie, jak ja się ubieram. Kurtki, t-shirty, swetry, bezrękawniki.
kurde, może ja w koszuli, słuchajcie. Ja myślę, że w koszulach to jest to. Czemu to jest zapinane na guziki? Są tylko dwie koszule. Serio? W czarnej koszuli? Okej, powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak. I do tego... No nie, najgorzej, bo tutaj ja bym chciała, żeby się ta koszula włożyła do spodni. Nie wiem, czy to się jakoś da zmienić i da się włożyć koszulę do spodni. Ja się nie znam na Simsach. Totalnie się nie znam. Jo, ale spodnie. Ale ten, ale kurde, ja się na tym na serio mega nie znam. Obcisłe. Okej, fajnie, że są jakieś leginsy tylko. Jeansy przycięte. Okej, to są takie w sumie spodnie, w których ja chodzę zazwyczaj, tylko w innym kolorze, w czymś takim. Dobra, tylko że teraz trzeba górę zmienić. Bo to nie jest tak... Oj, tak na pewno nie, tak na pewno nie. Tak, to też nie, zdecydowanie nie. To też zdecydowanie nie ja. To też nie, ja w życiu mi się tak nie ubrała. Nie ma szans w ogóle, nie ma w ogóle żadnej opcji. Nie wiem, jak mam się kurde ubrać. No tak, to w ogóle tym bardziej nie. No ja nie mogę, dlaczego to jest takie ciężkie? Co to jest? Co to jest? T-shirty, kurtki, bluzki. Nie no, masakra, dlaczego to jest takie ciężkie? Nie wiem, jak ja się ubieram, widzowie, serio, jakby to jest takie trudne. Jakby, nie mam pojęcia, mi się tutaj nawet nic nie podoba, w życiu bym się tak nie ubrała, tak jak tutaj jest. Naprawdę. To jest, nie wiem... Takim czymś... W czarnym, nie no, pędzę już w białym chyba, tylko że to by musiało być wsadzone. A nie na zewnątrz. No w takich koszulach to ja się na 100% ubieram ogólnie, ja często zewę flanelowe, tylko że one są włożone, co nie? Okej, w czymś takim, tylko że no kurde, one muszą być włożone do gaci. No dobra, powiedzmy, że coś takiego jest, tylko że jeszcze buty muszę sobie zmienić. Okej, to zdecydowanie nie to. Takie coś. Tylko że białe by mi się przydały buty, bo ja wchodzę w białych butach raczej. Tylko i wyłącznie w białych i w coś takiego. No mi się to nawet nie podoba! No to jak ja wyglądam w ogóle? Nie. My musimy zmienić ten strój. My musimy to zmienić zdecydowanie. Chyba, że na całe ciało sobie ubiorę coś. Dobra, idealny strój dla mnie to jest, widzowie. To jestem ja. Dobra, nie no, żartuję. Oczywiście żarty żartami. Co to jest? Okej. To mi się podoba. To jest całkiem fajne. Rzadko chodzę w spódnicach, ale jest ładnie. Naprawdę jest ładnie. Tylko, że te buty trzeba zmienić. I te buty zrobimy sobie może coś w tym stylu. Nie, ja tak nie chodzę nawet. Nie, to nie może być. To musi być na serio wyglądać jak ja. A to nie wygląda ani trochę jak ja. Więc to trzeba zmienić. Tylko kurde, nie ma nawet butów idealnych dla mnie. Naprawdę, słuchajcie, no Simsy, no powinniście tutaj pododawać jakieś ubrania. Na przykład Milky Wear czy coś, wtedy byłoby znacznie łatwiej. No, kurde, szkoda, że nie ma tych, ale białych. Haha, okej. Okay. Takie może... w takich, no takie są chyba najlepsze, szczerze powiedziawszy, z tych wszystkich. Ono się nie podoba. Jakoś bardzo. No w czarnych muszę być... No nie widzę innej opcji, znaczy nie widzę innej opcji. Ja myślę, że skończyłam siebie. No jakichś tutaj dodatków szczególnych ja nie noszę, także... Także wydaje mi się, że to by było na tyle. Także, tak się prezentuje nasza ekipa palionowa. Uwaga, jest, słuchajcie, Dave Żabka. Jest Szczypson. Jest Palion i jestem ja. Także, jeżeli chcecie więcej takich odcinków z Sims jak ten, to koniecznie łapkujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam serdecznie, wam dziękuję za to, że byliście ze mną oczywiście do końca. Widzimy się jutro o godzinie 18:30 oraz o godzinie 15:30 na moim kanale Milki Plus. Także wbijajcie i zapraszam na mojego Instagrama i tam możecie pisać, kogo mam stworzyć następnego w Simsach. Także serdecznie wam dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i pa pa.